kolejny druk. Rozpoczynamy kolejną sprawę. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacanych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt prezydenta, druk nr 1379. Bardzo proszę, pan sekretarz. Rozumiem, że ten poprzedni punkt będzie przez pana dyrektora Kowala. Dobra. Wymaga fachowego podejścia. Dobra. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ten projekt uchwały zawiera szczegółowe uzasadnienie. Jest propozycja korekty zasad wypłacania, właściwie ustalania wysokości tego ekwiwalentu pieniężnego, który jest wypłacany druhom ochotnikom w miejsce dotychczasowego zapisu, który jest pewnym przelicznikiem, to znaczy 1,175 przeciętnego wynagrodzenia. Proponuje się stałą stawkę ryczałtową w kwocie 20 zł. Na końcu, czy na za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 10 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. To pozwoli znacznie usprawnić sposób i obliczania, i wypłacania tych ekwiwalentów. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie nie mamy opinii żadnej komisji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek ani poprawek. Głosowanie w bloku głosowań.